Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku kolejny kontuzjowany piłkarz na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pijany Arturo Vidal nie potrafi wsiąść do swojego samochodu. Casemiro nie zagra w meczach kadry przez ząb mądrości. Prawie 500 goli w 87 meczach 13-letniego Francesco. Śląsk Wrocław pokonał niemieckiego giganta. Gol z połowy soboty. Łukasz Fabiański mógł trafić do Benfiki Lizbona. Wiemy, ile oficjalnie Barcelona może wydać na transfery. Pod wczorajszym filmem ponad 7000 łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 200 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie i bardzo mnie to cieszy, ale jeżeli jesteś nowy i nie subskrybujesz kanału, no to wbijaj do nas, dołączaj, klikaj czerwony przycisk, a jeżeli doceniasz moją pracę, no to wiadomo, co tam na dole masz zostawić. Zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniecie na start dodatkowych 200 punktów energii. Szczególnie teraz gorąco zapraszam, bo trwa event z okazji urodzin Football Team. Koniecznie wpadajcie, link na dole. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Nie najlepsze wiadomości docierają do nas ze zgrupowania reprezentacji Polski. Paulo Sousa znowu może mówić o sporym pechu. Najpierw z listy powołanych przez urazy wypadli Maciej Rybus, Arkadiusz Reca oraz Bartłomiej Drągowski. Teraz wszystko wskazuje na to, że do tego grona dołączy Damian Szymański. Według portalu WP Sportowe Fakty bohater zremisowanego meczu z Anglią w ostatnim ligowym meczu AEK-u Ateny naciągnął więzadła w kolanie. Uraz nie został w pełni wyleczony, więc na pewno nie zagra w meczu przeciwko San Marino. Pod dużym znakiem zapytania stoi również jego występ przeciwko Albanii. Jest to jednak bardzo mało prawdopodobne i Szymański będzie musiał sobie wybić z głowy uczestnictwo w tym meczu. Nie tylko Paulo Sousa ma problem z kontuzjowanymi piłkarzami. Z tym samym musi się zmierzyć Maciej Stolarczyk, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21. Kapitan drużyny w ostatnim meczu ligowym przeciwko Napoli doznał urazu, który wykluczy go z eliminacyjnych meczów z Węgrami i San Marino. Informację potwierdził lekarz Cagliari Marco Scorcu w rozmowie z portalem Łączy Nas Piłka. Sebastian przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało uszkodzenie w lewym stawie udowo-biodrowym, a także silne stłuczenie. Powrót do pełni zdrowia zajmie mu około 15 dni. W kontekście polskiej reprezentacji są również dobre wiadomości. Jak donosi portal Onet Sport, w niedzielę stadionowi PGE Narodowemu zostanie nadane imię Kazimierza Górskiego. Decyzja o tym zapadła już bardzo dawno, w czerwcu 2012 roku. Jednak dopiero teraz sytuacja ta się zmaterializuje. 10 października, czyli dzień po meczu eliminacyjnym z San Marino, dojdzie do uroczystej ceremonii, a całe to wydarzenie zyskało nazwę Święta Piłki Nożnej. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej świętopiłkinożnej.pl. Arturo Vidal postawił sobie wyzwanie, z którym miał ogromny problem. O czym mowa? Chilijczyk, delikatnie mówiąc, nie stroni od dobrej zabawy. La Gazzetta dello Sport opublikowała ciekawe nagranie, na którym bryluje wspomniany piłkarz. Vidal w stanie wskazującym próbował wsiąść do swojego Ferrari. Co ciekawe, nagranie pochodzi z dnia 18 sierpnia. Kilka dni później swoje rozgrywki zainaugurowała włoska Serie A. Inter oczywiście dowiedział się o tej sytuacji, co wymagało rozmowy z piłkarzem. Na inaugurację sezonu Inter mierzył się z Genoą. Rozgromił swoich rywali 4-0, a sam Vidal strzelił bramkę i zaliczył asystę. Jak widać, imprezowy tryb życia w niczym nie przeszkadza Chilijczykowi. Kto wie, być może nawet w jakiś sposób mu to pomaga. Jak myślicie, co jeszcze po pijaku mógłby zmalować Arturo Vidal? Czekam na wasze pomysły w komentarzach. Lista dziwnych kontuzji wykluczających piłkarza z grania jest bardzo długa. Jednej z nich doznał ostatnio Casemiro. Brazylijczyk jak zwykle został powołany przez selekcjonera Tite na zgrupowanie kadry. Zawodnik królewskich jest ważnym elementem w układance Canarinhos. Niestety w trakcie najbliższych spotkań Brazylia będzie musiała się obejść bez niego. Jak donosi lekarz reprezentacji Brazylii Rodrigo Lasmar, wszystko przez ząb mądrości. Byliśmy w stałym kontakcie z Realem Madryt i zawodnikiem. Otrzymaliśmy z klubu wyniki badań i raport medyczny wskazujący na proces infekcyjny w zębie mądrości ze wskazaniem na bezwzględny odpoczynek i niemożność treningu w ciągu najbliższych 5 dni. Przy optymistycznych założeniach Casemiro mógłby wystąpić w ostatnim meczu Canarinhos. Tite jednak podjął decyzję o powołaniu w jego miejsce Douglasa Luiza, piłkarza Aston Villa. Na horyzoncie we Włoszech pojawił się młodzieniec, który za kilka lat może sporo namieszać w seniorskiej piłce. Ten piłkarz to 13-letni Francesco Camarda, zawodnik młodzieżowych drużyn AC Milanu. Skąd taki boom na tego nastolatka? Pewien scout Szebolata Morbida przedstawił na swoim Twitterze statystyki związane z Camardą. Są one oszałamiające. Łącznie w 87 meczach strzelił aż 483 gole. To daje średnio około 5,5 bramki na mecz.
Oczywiście to tylko poziom juniorski, który w żaden sposób nie oddaje tego, co się dzieje w seniorskiej piłce. Trzeba jednak przyznać, że taka liczba goli musi robić na każdym wrażenie. Najważniejsze teraz w karierze 13-latka będzie to, jak jego kariera będzie prowadzona. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już niedługo będziemy oglądali bardzo dobrego napastnika w seniorskich rozgrywkach. Przerwa na reprezentację jest idealnym czasem na mecze towarzyskie. Śląsk-Wrocław pod przewodnictwem Jacka Magiery zmierzył się z niemieckim gigantem, drużyną RB Lipsk. Można powiedzieć, że to tylko sparring, jednak w drużynie gości wystąpili m.in. tacy piłkarzy jak Nkunku, Ilaish Moriba czy Angelino. Polska drużyna dosyć niespodziewanie pokonała wyżej notowanego rywala 2-1 po golach Soboty i Exposito. Ozdobą tego spotkania był gol Waldemara zza połowy. Z pewnością był to bardzo wartościowy mecz na tle bardzo silnego rywala. Jacek Magiera będzie miał dużo materiału do analizy. Łukasz Fabiański mógł trafić do bardzo dobrego klubu, tak przynajmniej twierdzi jeden z dziennikarzy. Polski bramkarz od kilku sezonów jest bardzo ważną postacią w West Hamie. Tam ma wyrobioną markę solidnego golkipera. W Premier League jest jednym z lepszych na swojej pozycji. Okazuje się jednak, że miał on propozycję transferową z Benfiki Lizbona. Donosi o tym w rozmowie z Przeglądem Sportowym dziennikarz Marcin Rosłoń. Kiedy był w West Hamie, dostał propozycję z Benfiki Lizbona. Miałby możliwość gry w Lidze Mistrzów i regularnej walki o trofea, ale zrezygnował. W Londynie ma określoną pozycję, w Premier League w cenie są starsi i doświadczeni bramkarze. Rosłoń zdradził również kulisy jego współpracy z Paulo Souza, zanim zakończył reprezentacyjną karierę. To profesjonalista, potrafi rozmawiać z trenerem. Decyzję Paulo Souzy, który długo przed pierwszym meczem ogłosił, że numerem 1 będzie Wojtek, docenił. Bo została powiedziana wprost, w cywilizowany sposób i odpowiednio wcześniej, a nie w ostatniej chwili. Sytuacja, kiedy to było niedopowiedziane, odwlekane albo argumentowane, że Wojtek lepiej wygląda na treningach, co nie było prawdą, bolały go i nie były w porządku. Przypomnijmy, Fabiański w najbliższą sobotę rozegra pożegnalny mecz przeciwko San Marino. FC Barcelona za pośrednictwem dyrektora generalnego klubu wydała komunikat w sprawie kondycji finansowej. Trzeba przyznać, że informacje przedstawione przez Ferrana Revertera są przerażające. W trakcie konferencji prasowej zostały opublikowane nieznane wcześniej fakty. To pokazało, jak patologiczne było zarządzanie klubem przez Bartomeu. Barcelona kupowała piłkarzy, nie wiedząc, czy ją na nich stać. Tak było z Coutinho i Griezmannem. Brakowało planowania finansowego. W przypadku Griezmana tej samej nocy, kiedy go sprowadzili, zobaczyli, że nie ma pieniędzy i w tym samym momencie szukali funduszu inwestycyjnego. Pomimo tak skomplikowanej sytuacji, jest szansa na przeprowadzenie transferów w zimowym okienku transferowym. Szczegóły zdradził Reverter. Dzięki odejściu Griezmana możemy pozwolić sobie na transfery w zimowym okienku. Jeśli w styczniu potrzeba będzie wzmocnień, mamy na nie ponad 20 milionów euro. Bądźmy szczerzy, za 20 milionów euro nie ma szans na duże wzmocnienia. Tyle pieniędzy można co najwyżej wydać na piłkarza pokroju Luka de Jonga. Kartka z kalendarza. 7 października 1973 roku w Irara urodził się Dida. Były reprezentant Brazylii i były piłkarz takich klubów jak AC Milan czy Cruzeiro. Tego samego dnia 1988 roku w Lagarto na świat przyszedł Diego Costa, obecnie zawodnik Atletico Mineiro. 7 października 1998 roku w Liverpoolu urodził się Trent Alexander-Arnold, reprezentant Anglii oraz piłkarz Liverpoolu. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6:00. Do zobaczenia!